Cześć, jestem Adrian i dzisiaj zapraszam Was na podsumowanie miesiąca, tak co byśmy sobie po prostu wszystko pozbierali do kupy i pogadali. Dobra. Robiłem miniaturkę, mam nadzieję, że się udało. W tym miesiącu książek było chyba z 8, coś takiego, zaraz się przekonamy, ale najpierw powiem Wam o tej najgorszej, najnudniejszej, bo nie miałem jej fizycznie, więc zapomnę o niej po prostu. A i tytuł to Spisek... Coś tam, coś tam, coś tam. Tu macie okładkę, więc widzicie co to. W każdym razie już prawie zapomniałem wszystkiego z tej książki, więc za dużo ona do mojego życia nie wniosła. Były jakieś tam takie ciekawostki, na których byłem jak o serio? Mega ciekawe, ale już o nich nie pamiętam, tak więc dałem jej trzy gwiazdki, ale zważając na to, jak szybko się ulatnia, no to nie za fajnie. Sześć szkarłatnych żurawi sześć szkarłatnych żurawi czyli fantastyka i w dodatku 12 plus, tak więc możecie po nią śmiało sięgać i to serio była fajna książka ona jest inspirowana takimi azjatyckimi po prostu korzeniami i to jest na pewno coś takiego co, co strasznie dodaje tutaj klimatu tej książce a jest to historia o naszej księżniczce która ma na imię Shiori 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 no nie wiem i tutaj już od razu na początku są jakieś takie pewne plot twisty które napędzają nam tą akcję i tak, w skrócie, no to mamy naszą, właśnie księżniczkę, która ma braci i pod wpływem pewnej klątwy ci bracia zamieniają się w sześć szkarłatnych żurawi. I tak, mówię tak tajemniczo, bo nie chciałbym Wam za dużo zdradzić, a tutaj opis troszeczkę zdradza moim zdaniem za dużo. Dlatego powiem Wam tylko tyle, że to jest naprawdę dobra fantastyka, przez którą się płynie, a nawet może frunie. Hehe, wing, wing. No. Następnie miałem taki trochę mini okres buntu w tym miesiącu i byłem jak naprawdę kocham młodzieżówki i chcę je czytać dalej, ale trzeba troszeczkę przepleść sobie w życia czegoś innego. No i tak stwierdziłem dobra literatura piękna. Sięgnąłem po ciche wody i tak się totalnie mocno rozczarowałem, że ja już nawet nie pamiętam co tu było grane. W sensie pamiętam, że mamy tutaj jakiś taki kemping ludzi z różnych krajów, tutaj wszystko jest połączone wodą. Tutaj woda z rzeki, tu w ogóle pada cały czas. I takie różne historie, i właśnie chyba w tym był problem, że to nie jest historia jednej danej grupy osób lub jednej osoby, tylko trochę tu, trochę tu, trochę tu. Niby wszyscy połączeni, a tak naprawdę, czy łączy ich aż tak wiele? No nie wiem. Na pewno łączą ich takie podstawowe prawa, i prawdy, to, że są ludźmi i tak dalej, ale no niestety ta książka nie chwyciła mnie w żaden sposób za serce, nawet za rączkę, nawet po prostu paluszkiem mnie nie smyrnęła, więc niestety, nie tym razem. Uuu, I tutaj coś teraz bardzo ciekawego, ponieważ ten pierwszy, ostatni dzień. Jeżeli obserwujecie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że nasz ostatni dzień zupełnie mi się nie podobał i to było troszeczkę takie podjęcie ryzyka, mówię, dobra, kurde, tamta książka serio nie była dobra, nie podobała mi się, ale może to będzie inne, może to Spowoduje, że ja będę jak. Mm. Tak, to jest to, właśnie tego chciałem. No i to było to, że ja po prostu z Syrią dobra zaryzykuję. Wiecie, trochę tutaj stron tych jest, ponieważ 450 i jakoś tak. I powiem Wam, że totalnie się nie rozczarowałem, i moim zdaniem to jest naprawdę dobra książka. Ogólnie, od razu odpowiadając na pytanie, możecie to czytać przed przeczytaniem nasz ostatni dzień, możecie to przeczytać po. Zupełnie kolejność nie ma znaczenia, bo to są tak naprawdę dwie oddzielne historie w jednym świecie i to tyle. I tutaj w tej książce mamy opisywaną historię, jak to było z tym pierwszym, ostatnim dniem, czyli tym konkretnym dniem, w którym do życia weszła prognoza pogody. Pogody, życia, życia, nie życia, prognoza śmierci. Czyli prognoza śmierci to jest taka akcja, taki program, takie coś, co po prostu dzwoni do was i mówi: dzisiaj umrzesz. Nie wiemy jak, nie wiemy kiedy dokładnie, ale wiemy, że dzisiaj się to stanie, więc jakby przygotuj się, bo pora na śmierć. I właśnie tutaj bardzo fajnie było pokazane to, co w świecie zmieniłoby to wydarzenie. Gdyby naprawdę coś takiego powstało, to jak trzeba by było przeorganizować naprawdę wiele struktur i wiele dziedzin z życia żeby to po prostu miało sens, żeby to się kleiło. No i oczywiście zainteresował mnie najbardziej system ochrony zdrowia. No bo patrzcie, na przykład ktoś ma mieć operację tego dnia i mamy mu pomóc, czy jeżeli wiemy, że on umrze, no to jednak mu nie pomagać i tak to on umrze przez to, że mu nie pomogliśmy, czy na przykład umrze podczas operacji, bo mu pomogliśmy. Więc jak widzicie, to naprawdę poruszyło bardzo fajne takie aspekty społeczne i Miło było po prostu sobie tak podywagować, co by mogło się wydarzyć, gdyby takie coś naprawdę miało miejsce. No dobra, ale ta książka oczywiście nie jest o tym. Ta książka jest o chłopakach, którzy mają przepiękne imiona, ponieważ mamy tutaj Oriona oraz Valentino i te imiona, to już mi wystarczy, naprawdę, to są tak piękne imiona. Sorry, czasami lubię się po prostu pozachwycać zwykłymi, przyziemnymi rzeczami, chociaż te imiona nie są przyziemne, zwłaszcza Orion, to tak gwiazdy pasują, nieważne. W każdym razie, jak możecie się domyślić, ich ścieżki się krzyżują, oni razem będą spędzać ostatni dzień, tylko że kogo będzie to ostatni dzień? Obu? Jednego? Aaron, nie powiem wam. I ja wierzę, że istnieją cytaty w książkach, które są w stanie was zachęcić do przeczytania książki. I to jest jeden cytat, i właśnie teraz wam go przedstawię, bo jest jednym po prostu z piękniejszych cytatów ever. Myliłem się, myśląc, że nie mam już życia, o które warto walczyć. Mam, tylko nie swoje. Ten cytat chyba nigdy nie przestanie mnie chwytać. Naprawdę jest przepiękny. Słuchajcie, to chyba będzie szybki film, bo my tutaj pędzimy. 99 chłopaków Mitcha Samersa, Mike Samersa. Jak chcecie, tak mówcie, ja mówię Mitcha, bo mi się tak podoba. I tutaj co warto powiedzieć, przynajmniej z mojej perspektywy, to jest to książka, która porusza dwa moje ulubione wątki, motywy. Otóż po pierwsze, mamy chłopaka, który jest rozpoznawalny w swoim świecie, bardziej jego tata, ale on też. I po drugie, jest on artystą, a jakby. Kocham wszystko, co artystyczne w książkach i jak ktoś rysuje, maluje. Ach, I love it. Ona mi się podobała, ona miała bardzo swoje takie urocze momenty, i ja byłem zaangażowany w tę fabułę. Chociaż nie ukrywam, że troszeczkę minusem, ale to z mojej strony, coś co zrobiłem źle, to, że odkładałem ją w czasie i nie przeczytałem jej tak bardziej ciągiem, tylko wiecie, naprawdę czytałem ją na przestrzeni dłuższego czasu. Ale każde doświadczenie to lekcja, tak więc wiem już, żeby na przyszłość tak nie robić. Wracając do książki. Mamy tutaj historię chłopaka, który. Poluje na chłopców? Troszeczkę możliwe, że tak. E, po prostu on, jeżeli się w kimś zakocha, zauroczy, ktoś mu się spodoba, to rysuje jego twarz i wstawia to na Instagrama swojego takiego artystycznego, gdzie są po prostu wszystkie rysunki tych chłopaków. No i jak możecie się domyślić, tych chłopaków już było 99 i po prostu pora już na tego jedynego, no bo ile można szukać. Tak więc wiadomo, zaczynamy poszukiwania chłopaka numer 100. No i ktoś się pojawia. Ale co tam się dalej stanie? Hmm, hmm, hmm. Słuchajcie, powiedzieć wam nie mogę, bo bym wam zniszczył zabawę, tak więc powiem wam tylko tyle, że warto sięgnąć po tę książkę, bo jest to retailing kopciuszka, który naprawdę jest jednym z moich ulubionych retailingów i bawiłem się dobrze. No i tak chronologicznie sobie zmierzając po tych moich przeczytanych książkach stwierdziłem, że w końcu to jest ten czas, to jest ta pora, ja to zrobię. No i <noise> sięgnąłem po Rodzinę Monet. Przesunąłem sobie kadr, ale mam nadzieję, że minimalnie. Wracając, Rodzina Monet, czyli książka, o której już pewnie wszyscy z Was słyszeli, jest to jedna z tych książek, które naprawdę przeprowadzają rewolucję wśród czytelników i mam wrażenie, że zachęcają bardzo dużą po prostu grupę osób po, do sięgnięcia po książki. Dlatego ja stwierdziłem, okej, okay, no to jakby pora też po to sięgnąć, po to, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje i co tutaj się ludziom podoba, co nie? Żeby też wyrobić swoje własne zdanie, żeby móc sobie podyskutować na temat tej książki, i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, nie wiem, co ta książka ma w sobie, ale trzeba przyznać jej to, że naprawdę jest taka intrygująca i wciągająca. Ja dosłownie dawno nie miałem tak, że czytałem książkę i po prostu byłem głodny tego i chciałem coraz więcej, i coraz więcej, i coraz więcej. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że w tej książce tak naprawdę nie dzieje się zbyt wiele. I nawet osoby, które lubią tę książkę, wprost o tym mówią, że tutaj zbyt wiele się nie dzieje. Czy to jest wstęp do takiej dłuższej historii? No bardzo możliwe, bo następne tomy, wiecie, istnieją i są jeszcze wydawane. Ale sięgając po tę książkę, nie spodziewajcie się tutaj żadnych fajerwerków i grubych akcji co parę stron, bo tak naprawdę mamy tutaj taką jedną grubą akcję, a reszta to jakieś tam rozmowy, jakieś tam opisy, poruszanie różnych, bardzo różnych kwestii. Na pewno ogromnym plusem jest to, że ta książka nie jest napisana takim samym językiem jak SAF, ponieważ SAF jest dla mnie aczytalne, a tutaj jednak, no nie jest aż tak źle, prawda? Nie ma powtórzeń i no te zdania po prostu się kleją. O czym jest ta książka, pewnie większość z was już wie, ale mamy po prostu tutaj Hayley, która zostaje sama na świecie, tak naprawdę, i wyjeżdża do swoich braci, o których wcześniej w ogóle nawet nie wiedziała. I co? Mieszka razem sobie z nimi w domu. Oni są całkiem bogaci, mają po prostu dużo hajsu i mieszkają też sami. Ile ich jest? Piątka. Piątka braci mieszka sama, no więc takie trochę sas, co nie? I właśnie to też jest jednym z tych elementów, że wy to czytacie i tak się zastanawiacie, o co tu chodzi, co oni robią, czym się zajmują, czemu są tutaj właśnie różne takie troszkę jakby dziwne, gangsterskie i krzywe akcje. No i coś, co też powinno być wspomniane, to to, że tutaj mamy troszeczkę tych toksycznych zachowań i wiecie, pojawiają się tutaj pewne problemy, o których warto po prostu wiedzieć. Warto mieć w głowie tę świadomość, że one tutaj są. Zaczynając tutaj od rozróżnienia opiekuńczości, od nadopiekuńczości i też przemierzając przez na przykład takie tematy jak zaburzenia odżywiania. I oczywiście kto ma rodzeństwo, ten wie, te relacje bywają różne i często wiecie, jest się wobec swojego rodzeństwa bezpośrednim. I po prostu mówi się, co się chce, i tak dalej. I to też tutaj jest i się pojawia, ale warto jednak rozgraniczyć, gdzie to jest jakby w granicach normy, a gdzie już jednak zaczyna się. Bycie toksycznym. No i już na koniec książka wyjątkowa, ponieważ są to duchy, których nie chcemy zapomnieć, czyli nasz pierwszy patronat, TikTok Book Club. Oczywiście jest tutaj piękne logo TikTok Book Club, które zostało wykonane <laughs> przeze mnie, tak tylko musiałem się pochwalić, sorry. <laughs> no i tutaj mamy historię Liam, które ostatnimi czasy nie jest oszczędzane przez życie i naprawdę w jego życiu dzieje się sporo. Ale niestety bardziej tych rzeczy smutnych niż szczęśliwych, ponieważ zaczynamy od tego, że Liam traci brata. I tak naprawdę ta żałoba pojawia się tutaj przez całą tę książkę, i jest to jeden z jej tematów. Zdecydowanie jest to ta pozycja, która troszeczkę może was zasmucić, przy której możecie uronić łzę, ale znacie moje zdanie na temat płakania na książkach. To jest najwyższe uczucie, którego można doświadczyć, tak więc wiecie, to taka zachęta. Ale też poza tą żałobą, dużo mówimy tutaj o relacjach: o relacjach z po prostu z otoczeniem, z rodzicami, z przyjaciółmi. I też jeszcze innymi ludźmi. <laughs> w każdym razie mamy tutaj taką pewną tajemnicę. Czyli Jam wiedziało wszystko o bracie, czy jednak coś się tam ukryło? I moim zdaniem to też jest jedno z takich kluczowych pytań, po prostu, wokół których fabuła tej książki krąży. Poza tym bardzo tutaj urzekło mnie coś, co nie pojawia się w wielu książkach, tak naprawdę chyba jeszcze się z tym nie spotkałem. Otóż kiedy jest ta granica, że jednak powinniśmy sobie odpuścić relacje z kimś? Bo wiecie, przeważnie w młodzieżówkach. Uczymy się dbać o relacje, uczymy się o nie walczyć, ale musimy mieć w głowie to, że czasami to już jest koniec, i jednak warto jest odpuścić, ponieważ ta relacja nie służy nikomu, a przede wszystkim nam. I moim zdaniem, lekcja o odpuszczaniu takim szeroko pojętym jest jedną z ważniejszych lekcji w życiu. Więc naprawdę jest to ogromny plus tej książki, i cieszę się, że w końcu pojawiła się nam taka perspektywa. Wygląda na to, że to tyle. Może dobrze, że nie dokończyłem wszystkich książek, które zacząłem w tym miesiącu, ponieważ byśmy tutaj jeszcze siedzieli i siedzieli, bo właśnie to był taki miesiąc, że ja bardzo dużo zaczynałem, a mało kończyłem. No ale, słuchajcie, może przyszły będzie po prostu bardziej obfity. Tak więc bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście. W opisie macie wszystkie linki do moich różnych portali, do mojego TikToka, do mojego Instagrama i Goodreadsa i też Spotify'a, więc jeżeli chcecie, to wpadajcie i na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. No i co? No i cześć, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie